się w roli narratora. Obozu. Obserwować, mieszać. Dobra, także moi drodzy, ja tutaj przyniosłem krzesełko dla naszego dzisiejszego gościa. O, to jest zły kotel. Tu go ładnie posadzimy. O, proszę bardzo, Damian, tak jest. O, Damian jest posadzony, moi drodzy. I możemy, że tak powiem, dzisiaj komentować rozgrywkę, moi drodzy. Damian, powiedz mi, jak chodziłeś ze szkoły, jaki był twój ulubiony zeszyt? Wydaje mi się, że chyba brudnopis. No, tak nam stare żarciki. To nie kupeczkę wali sobie tam. Nerwa, a ty nie chcesz kupeczki? Nie, nie mam ochoty teraz iść na kupeczkę. Ja teraz myślę o tym, że w przyszłym tygodniu będę musiał już komentować kolejne rozgrywki, walk robotów, także, ale zamknij mordę, okej? Okay? To jest kanał z LOL-em, a nie jakieś roboty. Ziomek, no. Wiecie, co jest najlepsze? Że moja żona powiedziała mi, Misiek, to chociaż byś założył czystego mopa. A ja powiedziałem, no właśnie, to jest cały sens w tym, żeby on był brudny. Weź ten mop, bo się skupić na grze nie można. Taki żarcik na początku był, bo nerwa to śmieszek. XD. Większą szansę na wygraną, tak mi się wydaje. Damian, czy ty czegoś przed meczem nie ćpałeś? Na początku mówiłeś, że według ciebie trochę czerwona wygrywa. No tak, tak mówiłem, ale... ja żartowałem. Ja żartowałem. Nie mogę. Ja żartowałem tylko. Ja, tak naprawdę to ja od początku myślałem, że wygra drużyna niebieska. Także ten, no. Elo. Piszemy jedyneczkę i dwójeczkę. Która drużyna uważacie, że wygra? Jedyneczka team FK, dwójeczka team SH. Głosujemy. Dokładnie tak, tak jak się Damiana. Dokładnie tak. To niech coś Damian powie, jak nie dosłaniasz buzi. No właśnie, teraz ty gramy ten mecz, no właśnie, no ej, hello, no. No powiedział, widzieliście, powiedział, jak nic powiedział. Tak jest, best of three, moi drodzy, czyli best of... Czekajcie, bo dzisiaj chyba Damian nam się trochę zawstydził, schował się za swoimi włosami, trzeba go trochę wyciągnąć. O, proszę. Damian, uśmiechnij się ładnie do widzów. Proszę, powiedz coś może. No witam Państwa bardzo serdecznie w ten piękny niedzielny poranek. Dzisiaj będziemy sobie komentować rozgrywkę drużyny FK versus SH. Zobaczymy, która drużyna będzie lepsza. Nerwarie, no co uważasz o tym, że Pantheon jednak mimo wszystko przegrał swoją linię? No ja uważam, że to jest duży błąd tego zawodnika. To jest duży błąd tego zawodnika. No i wydaje mi się, że może sobie nie poradzić. Że pewnie piwo trzeba za niego wypić. Masz, Damian, napij się, ziomek. O kurde, ty, ale bez przesady, gościu. Miałeś się napić, a nie się oblewać po brodzie, gościu, halo. Ale wiecie co? Jest coś w tym. Bo jakbyś wziął Damiana na ring, nie? Bijesz się, cyk, cyk, cyk. Walisz na środek ringu mydło i wygrałeś. Damian, powiedz mi, co myślisz o poprzedniej grze? Jak uważasz, jak ona była nagrana? Jak według ciebie spisała się tam ta gra? Co uważasz, jak spisali się zawodnicy? Jak byś ocenił ich grę? Ja uważam, że na podstawie tamtej gry można by było spokojnie stworzyć nowy program na Polsacie Brudne Sprawy. Niech twoje serce rozwiąże je. Brudne. Ty to masz jednak, Damian, dystans do siebie, powiem ci. Ty to masz dystans do siebie, wow. W takim razie, Damian, ja ci bardzo serdecznie dziękuję za komentowanie dzisiaj do meczy. Dzięki wielkie, stary. Wypierdzielaj.